Dzisiaj odwiedzamy hodowlę Danieli u Kamila Lesiczki. Ile jest tu sztuk? 10 i jeden muchoń. Chodź, Mika. Mica Kuba. Jakiej on jest barwy? Porcelana. Porcelana. Bo tamte są... O, jest i muflon. To jest samiec czy samica? Samiec, bo ma rogi. Muflon, tak. A u was w lasach są muflony? Nie. Daniele są. Tak? Ale muflonów nie ma. U nas muflony są. 30 sztuk Daniela widziałem tak tutaj na wolności. Masz, ty też. A masz tylko samca? Tak. Teraz mają mi odłowić partnerkę w październiku dla niego. Czyli można kupić, tak odłowić? Tak, jest hodowla, no. Z 50 km pode mnie, wiesz? A ten drugi samiec, jak się nazywa? Ten, to jest ten. A bo trzy są w ogóle. Trzy, tak. To ten jest najstarszy, tamten ta porcelana. Tamten jest dziki, na niego mówią, bo zawsze jest płochliwy. Aha. Ten jest Elliot. Elliot. Ale one mają bekowisko teraz? Jakieś 2 tygodnie się zaczną. I wtedy podzielą się naprawdę samce na grupy tak, i będą... Tak, tak, tak. Jest tak, wiesz, waleczny. Aha, i naprawdę wtedy mają takie rewirki i się biją? Tak, tak, dokładnie. I rządzi ten biały? No, przeważnie. No, bo największy. Największy, no. Bo widać po łopatach, nie? One jeszcze nie mają nawet tych takich... Jeszcze jeden to taki byczek, ale on tu zaraz może gdzieś przyjdzie. To już też pokazuje mu, wiesz. I co robisz z młodymi Danielami? Na sprzedaż, czy co? No na sprzedaż, tak, głównie. On ci powie, że jest as. Przyjacielski czy nie? Tak, aż za bardzo. Ja raz widziałem u nas na Dolnym Śląsku stado muflonów, jak się pasło. Jechałem po blaty do siebie do kuchni i gdzieś tam w górach widziałem stado muflonów. Pierwszy raz widziałem stado wielkie. Wiesz, że nie są płochliwe. No pierwszy raz widzę takie, bo... To one są, wiesz, takie uczone, nie? Bo to jest ten sam kolor, ona tak, też jest porcelana, tak? No i to jest jej młode. Zeszłoroczne. Po nim, czy po innym? Tak, a to jest tegoroczne młode, też. Łańka. Porcelanka. A tu trochę dziki są jednak. No, ale takie są, wiesz... Tyle to przywiosłem. No, jeszcze muszę poczekać, żeby to było beschło, bo z pogodami ciężko, wiesz. Ale to już się będziesz kosiłeś, tak? Tak, tak, naprzeciwko. Mhm. I to jest ich pokarm na zimę, nie? Tak, dokładnie. Uciekają na zewnątrz ogrodzenia? Uciekły kiedyś? Nie, tam, no, wiesz, jeszcze dalej ogrodzone. Nie zdarzyło się, to jest taka specjalna siatka, wiesz. Ale później one by chyba już poszłyby w las, co? Czy wróciłyby do gospodarstwa? Miałem taką sytuację, że córka, wiesz, nie zamknęła mi bramy. Po prostu wyszły na zewnątrz, tam się pasły i przyszły i stały, wiesz, obok lasku tam. Chciały wejść? Chciały wejść, tak. Ale to jak je zagoniłeś? Odkręciłem tutaj, wiesz, przęsło, bo tu mam panel ściągany i z wiaderkiem podeszłem i przyszły. No dobrze. Muszę przyznać, że filmowanie zwierząt dzikich niewoli jest dużo łatwiejsze niż siedzieć cały dzień tam na dworze. Na pewno. I szukać. Sam nieraz chodzę za porożem jelenia, to się osiedzę trochę i ochodzę. Ale są tu ryby? Tak, są. Szczupaki, karpie, tupy, kamury. I to nie ma. Też jesteś myśliwym? Nie, nie. A ty masz nawet wędkę i możesz łowić ryby. Tak. Samica Daniela, jak się nazywa? Łania. Łania. Taka wieżyczka czadowa. Tak. Super. No stamtąd można, wiesz, posiedzieć, poobserwować zachowanie, poznać bliżej te zwierzęta. A przychodzą dzikie Daniele pod płot? Też zdarza się właśnie, jak jest bekowisko, to byki podchodzą. A wilki macie tu w okolicy? Chodzą, kręcą się, no ale ogólnie tutaj to mam, wiesz, koło pastucha.
A one kiedy się kocą? Tak, końcem czerwca, początkiem lipca. To długo w ciąży chodzi taka łania. Tak, tak. Myślałem, że 3 miesiące po sprawie, a to trochę... Nie, to nie bojowo stąpa, bo wiesz, ciebie się boi, nie? Chodź tutaj, chodź, nie wiem. Ale chwilę byś z nimi tutaj został. 2 godziny, to już by się wszystko zmieniło. Chodźcie tutaj, chodźcie, nie bójcie się, no. Chodź tu, Stalunia, chodź, masz. Masz, masz, nie bójcie się. Ona jest barwy takiej dzikiej prawdziwej, czy jeszcze tak, jest rozesiona? Tak. A, czyli tak Daniele wyglądają te dzikie. Dokładnie, później suknie zmieniają na zimową. Dłuższy włos, no i bardziej szara taka. Słyszysz żurawie, jak się zbierają do odlotu? Tak, tak, to już nie wiem, chyba z 10 klucz leci tutaj. To już zacząłem odlatywać teraz. Tak, tak. No. To jest ten czwarty, tak? Tak, tak. Dzikusek. Masz chleb? Może się, czy ucieknie? Chodź tutaj. Podejdź. Myślę, że... Nowy zapach czuję i się przestraszę. To właśnie o tym mówię, co za nim biegnie. Mhm. On teraz jest na prowadzeniu na przodzie. To jest taki ładny bieczek będzie z niego. Aha. Taki dość, dość coś kubie właśnie ten porcelanowemu bykowi. Tak stawia czoła, nie? Idą łanie. Daniele powoli wracają z powrotem na wybieg, gdzie zaczęliśmy filmować. To by już różne rasy drobiło zdobnego, tak? Tak, tak. Skąd masz? Głównie to tak od hodowców, nie? Ale z tego co wiem, to chyba jeździcie do Węgier nawet. Na Węgry, tak. Tak, sam na to sporo takich. Czyli masz tutaj te duże białe kury, to są? Tak, nagle nastajowe. Aha, i widzę, że ich masz całkiem sporo. Dość jest, no. To jest takie pierzenia są. A teraz. Wystawiasz ptaki gdzieś na wystawach? Byłem na wystawie tej naszej podkarpackiej, tak samo. A, czyli jesteś w związku i obrączkujesz? Tak, tak, tak. Ptaki. Dokładnie. Daniele, jak gdyby nic, z powrotem leżą wszystkie pod płotem. Jednak niektóre z nich się płoszą i uciekają z powrotem do lasu. Zresztą brachmy tutaj parkę. Dlaczego akurat ten kolor ci wpadł w oko? To jakoś takie najładniejsze mi się wydawały. Wiesz, ja kiedyś kupiłem... O, najpospolitsze może nie, ale... Ale to kilka masz raz. Dajesz radę ze wszystkimi? No to wiesz, wszystkie oddzielnie trzymam. Ja wiem, tylko że dajesz, to trzeba dużo rozmnożyć. No trzeba. A niektóre z Danieli ucinają sobie drzemkę. Tak samo jak muflon. Wchodzimy do kurników. Zaczynamy zwiedzanie. A czego za szybą? No tu w moim pomieszczeniu, nie? Bo one znowu nie lubią wiatru, tak. Tu też są młode, nie? Ale to koguty są w większości. Koguty, nie, kurki też. Kurki, tak. To jest kogucik. Czyli one wolą być zamknięte, nie lubią chodzić po dworze? Bardziej właśnie w środku w pomieszczeniu mi nie chorują, wiesz. Bardzo możliwe. Koleżanka kupiła i coś taki ciągle kacarowaty. No właśnie, bo to najgorszy jest wiatr dla nich. Nawet nie wiedziałem. Mi to tam pitem hodowca Bogdan Gontarczyk gdzieś tam mówi. Białe ciężkie do utrzymania do tego koloru. Trzeba coraz częściej zmieniać. I masz bażanta tu jakiegoś? Tak, coś diamentowy. Na razie go odseparowałem tutaj. Od kury czy co? No tak, tak. A to... Ona kwoczy je wychowuje, tak? Tak, tak. Od malutkiego. I tu co masz? To samo. Ciężkie w hodowli są? Ciężkie, tak. A dlaczego? Potrzebują dużo ciepła przede wszystkim.
A jak z rozmnażaniem? Bo ja widzę, że tu masz, mogę otworzyć? Jednego kurczaka, tak. Koguta i kurę. No, ciężko jest odchować. Zmiera się małe, słabe. A jak z nieśnością? Różnie niosą. 2-3 jaja, nie raz 6. I przerwa. Ale ona kwoczy, czyli ona wysiedziała go? Tak, tak. No, to było ogólnie 4 jaja, tylko ten wyszło mi 2 młode. Ale widzisz, takie niezbyt wreszcie. Masz kolory ciekawe i dużo kolorów masz. Myślę, że i też postawne koguciki, nie? Tak, tak. To która twoja jest ulubiona rasa? No ta jednak. Czyli ta? Tak. Bojownik. Tak. Oh. Powiedz mi, czego parkami je trzymasz, bo masz małą ilość, czy po prostu masz jakiś cel w tym? No właśnie, głównie teraz mają znosić jaja, nie? To już takich sobie ustawiłem. Czyli ty je cały czas rozmnażasz, tak? Tak, to jest pszeniczny, tak? Tak, tak. Nie masz takiej możliwości się dochować. Czyli ty masz po prostu no tak, wentylator. W wolierach na zewnątrz. Nic tego. Nie. Czyli masz tu wentylator. Tak. I powietrze. Pada mi stąd zaciąga. Wypuszcza tam, nie? Aha. One niosą jajka, czy ta próbuje wysiadywać? Niosą. Na zmiany. Tak, bo to wiesz, one by cały czas na jajkach chciały siedzieć, nie? U ciebie bajka nagrywanie, bo one nie uciekają. Jest i kaczka. Pobudzimy może i trochę. To jest kwoka? Tak. A białe to po jej jajkach, czy po kimś innym? Tak, po jej właśnie, no. A ojciec to są? A ojca mam, wiesz, z tyłu, pszenicznego. A może i tak wyszło. Ty, a te są jakiej barwy? Kurowacjona przyciemniana? Tak, tak. Tu masz wolierę z barżantami. Tak. Co to za barżant? To jest kiściec. Masz kurę do niego? Tak, tak, kury są obok. Gdzie? W wolierze. Hektor, ile ma lat? 3. I taki coś całkiem większy, chyba on większy od Daniela, co? Chyba tak. I silniejszy. To jest mój pies i on jest do 5. Aha, a jak ma na imię? Hektor. Aha, i łagodny jest, czy agresywny? Łagodny. Aha, no to fajnie. Tak.